kiełbasie i na bućku. Proszę cię, kotku, zrób to dla mnie dziś tu, na laurowym liściu. Jesteś tą jedyną w sercu, noszę cię. Ugotuj mi bigos. Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Płodny Bigos. A dzisiaj mamy 1 sierpnia, co oznacza dwie rzeczy. Jedna jest taka, że oczywiście już wychodzi kuchnia pełna bigosu, no tak to się nazywa? Tak się nazywa, matko, nieważne. Kuchnia pełna bigosu dzisiaj wychodzi i mamy też jeden powód do świętowania. Otóż jest 1 sierpnia, czyli jesteśmy w połowie wakacji, a to oznacza, że zaczynają się poprawki i chyba matury poprawkowe. Chyba tak. Nie sprawdziłem, ale chyba tak jest. Także zaczynamy sobie dzisiaj z pieczonymi ziemniaczkami, także lecimy ostro. No i oczywiście dzisiaj, tak jak poprzednio, jestem sam. Nagrywam sam oczywiście. Oczywiście lecimy z Sara, gotowanie z Sarą. Sara nauczy cię, jak zrobić pyszne pieczone ziemniaczki. Ale mamy kuchenkę. Ty patrzcie, ja z jaką sową. Znaczy to jest jakiś skowronek czy coś tam. Co to jest? Ziemniaki. A czemu takie czerwone? W ogóle nie mogę wziąć tej miski. A, bo taką muszę wziąć, albo to jest czarna. Czarna będzie inaczej pracować, dobra. Ej, jaki fajny nożyk. Dobra, lecimy. Uważaj na palce. Ach, ja już będę uważał na swoje paluszki. Się niczym nie przejmuj, Sara. Ale to zrobiłem. Dobra. Ej, ale czemu takie są czerwone? Taka jest odmiana też? Tych? Ej, a to nie są czasami te ziemniaki, które są takie słodsze trochę? Może. Ja to wiecie, w gotowaniu jestem super, nie? Gdzie? Taki ten. Tuż w sprayu! Ostatnio ktoś mi pisał. Albo wysyłał mi nawet snapa? Już teraz pamiętam, że kupił sobie tuż w sprayu! Specjalnie z mojego polecenia. Gdzie? Ja napędzam tutaj rynek. Musztarda, jak najbardziej. Także jeżeli ktoś jest tutaj, kto produkuje olej sprayu, także zapraszam do współpracy. Maila macie tam gdzieś w informacjach na YouTubie. Okej, czosnek. Co tu jeszcze mamy? Roztopione masło. A czemu roztopione siedzi w szafce? No dobra, nieważne. Jaka muza w tyle leci. Ale sok z cytryny już jest tutaj. O, oregano. Sól gruboziarnista. No okej. Duża miska, jeszcze czapaczka. I co tu jeszcze mamy? Znowu te skórki z cytryny, dobra. No, także lecimy sobie ostro z temacikiem dzisiaj. Zrobimy sobie najpierw ziemniaczki. Potem wejdziemy w trochę japońskie klimaty będą. Będzie takie trochę Chiny, Japonia, coś w tym stylu. Wiecie, chiński smog i ten, i ta... ten mur chiński chyba. Zrobimy coś a la Japana zjadam. Ewentualnie. Ale to wszystko, wiecie, w swoim czasie, na początku ziemniaczki, nie? Trzeba ruszyć, tak wiecie, ostrożnie, delikatnie. Dobra, jeszcze oleju dolejemy. Jeszcze więcej. Dobra, doleję, całą butelkę mogę wlać. W ogóle nic tu z butelki chyba nie ubyło. Ale nieważne. Dobra, teraz to masło. Jakie przyprawy w ogóle, nie? To jakieś takie przygotowanie. Ja to ten. Biorę ziemniaki, jebs na patelnię, przyprawę jakąś walnej i elonie, i się smaży. No tutaj proszę, jakiś sok z cytryny i tak dalej. Dobra. Lecimy. Ogólnie ostatnio widziałem. Ale to pewnie wy też widzieliście, bo to na wszystkich grupkach praktycznie się pojawiło. I to chyba na mojej grupce też się pojawiło. Jeżeli jeszcze nie jesteście na mojej grupce, to zapraszam Imperium Pełne Bigosu. Jak Magda Kessler prowadziła program, chyba sandacza tam robiła, czy coś takiego. Cytryna w zasadzie jest taką dziwną rzeczą, która prawie że gotuje rybę. Na przykład łosoś wędzony bez cytryny jest strasznie ciężki, sprawia wrażenie trochę mdłego. A w ten sposób on nabiera zupełnie nieprawdopodobnego smaku. Dobra. Czarny pieprz. I ona taka jeszcze była taka spokojna i nie rzucała talerzami. Chociaż powiem wam szczerze, że tak widać po jej minie, że chciałaby rzucić jakąś patelnią czy coś. No ale jednak Madzia to Madzia, nie? Ale tutaj pieprznąłem. Dobra. Będzie na ostro. Znaczy na ostro, na pieprzno.
Na pieprzno. No, będzie na pieprzno, no. Jakie tutaj te piękne talerze zdobione przez francuskie kobiety. Uważaj na gorący piekarnik. Okej. Okay. Na czerwono się ten aż zapalił. Zapłonął jak konar. Okej. Okay. Widzicie? O, sterylność. Nie łapami, nie. Tylko widzicie, szczypce i wiadomo, nie? Okej, okay, 20 minut, jak najbardziej. No i fajnie, i ziemniaki będą gotowe. Jakie tutaj ten, przypieczone fajnie. Aha. Okej, okay, no jeszcze raz wchodzą do pieca, no dobrze. Czyli w sumie 45 minut tam siedzą. No to trochę długo. Znaczy mi się tak wydaje. Chociaż nie, bo to były surowe ziemniaki, nie? No. No dobra, skoro Sara mi tak każe, to jej tak robię. Wspaniale! Dziękuję, Sara. A, i teraz ja będę test robił. I czym się różni test od tego? A, bo tu już nalicza punkty. Szybko. Dobra, teraz będę szybko się starał robić. Wiem, żeby uważać na palce. I jeszcze raz. I cyk. Kurde, ej. Stresuję się! Jeszcze muzyka się zmieniła. Dobra, lecimy. Lecimy z temacikiem. Kolejny ziemniaczek. A, i tu już wszystkie się zrobiły same. Dobra. Dobrze, że tutaj podpowiadają, co trzeba wziąć, bo tak to bym zapomniał. Na pewno będzie 5 gwiazdek, ja jestem tego pewien. Trzymajcie kciuki mocno. Jest! 3 na 3. Dobra, jest dobrze. Okej, okay, kolejny test. Mam nadzieję, że trzymacie kciuki. I jesteście razem ze mną w tym ciężkim okresie. Normalnie jak na misji Martynie się czuję. Sok z cytryny jak najbardziej. No. Tutaj jeszcze te oregano i sól. Matko, ile tych składników naraz, jak dużo było. Ej, no nie, jak robiłem z podpowiedziami, tak nie było dużo, na 100%. No i? Aha! To! Ej, i ja mam teraz no chyba sobie żartujecie. Klikam wszystko po kolei, które ten weźmie, nie? Tak mi się, o, coś kojarzy, że najpierw była sól. Potem mógł być olej? Nie mógł być olej. Co to jest? Skórka z cytryny chyba. O, marionar? Co? To było oregano, nie? Tak by było brzydko podpisane, marionar czy coś takiego. Jeszcze jedno olej. Nie, ale ta muzyka po prostu, tak wiecie, nie? Pobudza, nie? Pobudza, na pewno. Jeszcze to. Nie wiem, co to jest. Aha, sok z cytryny. Dobra, teraz czepaczką. Daj. No co, 2 gwiazdki. Dobra, walcie się. Nie znacie się po prostu. Tak trzeba było zrobić. Obraziliście się o te oregano na pewno. Ej, ale ja tutaj tak pochwaliłem, że ten, że nie łapami, ale tutaj łapami mieszamy. Dobra, to pamiętam, że chyba było 3 te łyżki dobre tego pieprzu. No, dobrze pamiętałem. No, i tak ma być. I 3 gwiazdki poproszę. Okej. Okay. I znowu ten piękny talerzyk. Szczypce. Najpierw muszę odłożyć szczypce, żeby je znowu ten podnieść. Przecież to logiczne. Dobra, lecimy. I? Już? Dobra, mogliby już nam odpuścić ten licznik czasu, no ale dobra. Niech im będzie. Teraz muszę jeszcze obrócić.
To ja nie wiedziałem, że ja to muszę wszystko zapamiętać. Gdybym wiedział, to bym pamiętał bardziej. Do szkoły już nie chodzę, nie jestem już przyzwyczajony do tego, że się słucha. Znaczy słucha. No to też nie do końca, bo w szkole też się nie słucha nauczyciela. Ale nie jestem przyzwyczajony do tego, że się wymaga ode mnie, że się słucha. O. Kontynuuj. Wspaniale! I nawet mi Sara klaszcze. Także jest chyba dobrze. Także ziemniaki skończone, lecimy do następnego dania. No, także tak jak wam mówiłem, wkraczamy w chińsko-japońskie klimaty. Będziemy robili kurczaka kung pao. Nie wiem co to jest, ale wygląda fajnie i Sara fajnie się ubrała. Także spoko. O kurde. Nie no, jeszcze, widzicie to? Ej, to jest taki fajny program, nie? Kuchnia pełna bigosów, zobaczcie. Japońskie klimaty, o, zwiedzimy cały świat normalnie. Jeszcze tam jakieś hiszpańskie czy coś tam rzeczy były. Także jak najbardziej. Polskie jakieś klimaty też pewnie były. Tak jak wtedy, jak robiłem nie, co ja robiłem? Pierś z kurczaka i powiedziałem, no to schabowy. Hmm? Mąka kukurydziana, jak najbardziej. Jak słyszę tą muzyczkę, to mi się przypomina ta wielka kariera chińska Bayerful. Oni na jakichś tam festiwalach i tak dalej w Polsce śpiewają w tych japońskich klimatach, czy tam chińskich, te piosenki. Także no, śmiesznie, śmiesznie. Dobra, robimy tutaj jak najbardziej marynatę do kurczaka. Okej. I co teraz? No, no, czy gwiazdki? No, nieładnie tak. Dobra, lecimy dalej. Teraz mała miska. Tak bardzo się różni na grafice. No dobra, lecimy. Co my... Wino? Wejery, to teraz będzie dobrze. Jak jest wino, to jest imprezka. Odrobinę wina. Co mam tutaj? Cukier. A jaka cukierniczka śmieszna. Ocet? O. Jakiś bimberek będziemy robić. Jak najbardziej. Chcesz ocet? No dobra, co się tam ukręci? Damy radę. Polak potrafi zrobić alkohol ze wszystkiego. Także wiecie, nie? Dokładnie musicie wyczuć ten odpowiedni moment i się zrobi alkohol. Na 100%. Ja wam to mówię. No odkręć się! Nie wiem, co to jest. Ale pewnie czytałem przed chwilą, ale to nieważne. Dlatego nie powinienem iść na studia. Bo ja coś mówię, za chwilę już w ogóle nie pamiętam, o czym było. Okej. Także spoko. I czy gwiazdki? Jeżeli chodzi o tego mojego kumpla, co ostatnio wam opowiadałem o nim, że miał mieć pierogi najgorzej na egzaminie, to miał jednak zrazy do zrobienia, czy coś takiego. No, czyli też nic jakiegoś super skomplikowanego, ale i tak zwalił podobno. No, także najgorzej, ale powiem wam szczerze, że nie wolno się śmiać. Bo ja też za bardzo nie zabłysnąłem na egzaminie tym zawodowym, ostatnim. Także nie jest za dobrze. Ale no co tam, najwyżej będę miał szansę napisać go jeszcze raz. Po prostu tak mi się podobał, że chciałem dwa razy go napisać, wiecie, nie? Aha, i w tym samym tłuszczu ten. Te piersi z kurczaka, no spoko. Nie, ale ta muzyczka jest super. Uuu, i to wszystko tak tutaj ten. Nie mieszamy, tylko ten. Dajemy w jedną michę. Spoko. I co teraz? Aha.
przekładam, odkładam te miski tam do tyłu, że mnie ręka nie boli. O, znowu muszę patelnię. Nie to, że tu była na przykład łyżka, nie? I olej, ale no... Co to? Papryczka chili. Siekany imbir. Okej. To nie wiem, czy to do końca będzie takie super dobre. Chociaż widziałem, że tutaj w Polsce to robią. Bo wiecie, przed odcinkami ja się tak przygotowuję trochę, nie? Patrzę na te potrawy, czy tam na przykład to nie jest jakaś, nie wiem, potrawa, z której można zrobić marihuanę. Ale no, tak jak mówię, patrzyłem trochę i trochę tych przepisów w Polsce jest odnośnie tego kurczaka Kung Pao, czy jak to tam się to nazywało. No, także ludzie jedzą, jak widzicie, na bogato, nie? Ale podobno jest bieda w kraju, a tutaj sobie, widzicie, chińskie jakieś potrawy robimy. O, jak tekstura nagle się zmieniła. No dobrze. A, chciałem ręką. Okej. I? No, 3 gwiazdki. Bardzo ładnie. Co mamy? Siekana zielona cebula i jeszcze co? Krojona... O, papryk. O, ale bym zjadł sobie. No, i wygląda to apetycznie. 3 gwiazdki, tu muszą być. No. Wow, jakie owacje. Ale już ktoś gwizdnął. Wspaniale, twój wynik to 11928. No dzięki, wiesz? Mogłaś mi dać już tą trzecią gwiazdkę. Ale ubrana jesteś spoko, róże i tak dalej. Także jak widzicie, kurczak już jest zrobiony. Także teraz lecimy sobie na już ostatnie danie. No, i jesteśmy już przy ostatnim daniu. Sara już się rozebrała, już jest dekolt, bo są lody. Dzisiaj zrobimy sobie lody, bo wiadomo, u nas w Polsce jest tak gorąco, wcale nie pada w te wakacje, że musimy sobie zrobić jakieś lody. Ostatnio robiliśmy lody z młotką, wanilinowe, także dzisiaj zrobimy sobie lody z zielonej herbaty. Także dalej jesteśmy w tych klimatach chyba japońskich i tak dalej, bo jednym z właśnie popularniejszych takich przekąsek chyba z Chin czy tam z Japonii, już teraz nie pamiętam, jest właśnie ten KitKat, dobrze mówię? Z zielonej herbaty, o smaku zielonej herbaty. I chyba tam oni są podjarani na temat tej zielonej herbaty. Także lody z zielonej herbaty jak najbardziej pasują do naszego dzisiejszego klimaciku gry. Także Sara, lecimy. Przygotuj mieszankę z herbaty matcha? 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 Ale jaka spokojna muzyczka. Zielona herbata matcha. Tak, wiecie, tak uspokaja, relaksuje, nie? Fajnie. A to własne lody robimy. Ja myślałem, że takie z pudełka sobie pykniemy. Okej. Tak jak pamiętam, Ewa w swoim programie Ewa Gotuje powiedziała, że na swojej komunii miała lody truskawkowe. Także super, nie? Super informacja. Okej, jajka. I jeszcze garnuszek. Aha, tu. Co? A, że tu białko, tu żółtko. A, ja tak umiem. Znowu czapaczka w ten. W akcji. Jaka wielka cukiernica. Widzicie to, jak ten garnek. O, super. Ej, co? Całą cukiernicę do tego. Nie, no dobrze. Jak najbardziej. Im więcej cukru, tym cupszaj. Chciałem powiedzieć bardziej super, a nie wiem, co mi wyszło. Ostatnio mi właśnie pisali na Discordach, że oglądają moje filmy z jakąś 5-letnią kuzynką czy siostrą. Także ja jestem idealnym nauczycielem języka polskiego. Także jak najbardziej polecam, dla całej rodziny każdy może się czegoś dowiedzieć. Młodzi mogą się pośmiać, bardziej młodzi mogą się edukować, jeżeli chodzi o język,
a starsi mogą się edukować, jeżeli chodzi o przepisy. Widzicie, jaki uniwersalny content na YouTubie? No. No daj mi to. Okej. Okay. Co my tu mamy? Uuu, śmietanka. Ubita śmietana, 48%. Jak najbardziej, wszystko fajnie, super. I co? To już będzie, to będą całe te lody? Ale widzicie, naprawiłem to, że animacje już nie są takie wolne. Pamiętacie, jak pod koniec, wtedy jak robiliśmy te lody, całe lody takie wolno robiliśmy, ale jak przyszło co do czekolady, to szybko, nie? Wleciały animacje. I tutaj chyba też jest taka czekolada, taka polewa, nie? Czekoladowa, z tego co tam widziałem. Jaki ranking! Bonus nawet dostaliśmy. A czemu trzy gwiazdki? Bo to pewnie się dopełni. To się pewnie dopełni tam. Mamy znowu tą maszynkę do loda! Znowu jest maszynka do loda. A wtedy tutaj z takim tym. W takim przybliżeniu. O. Mam nadzieję, że młotka zobaczy, jak tutaj dla niej ukręcę tego loda. I uwaga. Włączamy. Widzicie to? Te fale? To się dzieje. Dobra, starczy. Pojemnik na lody. Okej, okay. Jak zwykle przechylamy całą maszynę. Bo nikt by nie wpadł na taki fajny pomysł, jak na przykład, nie wiem, że można tylko to ściągnąć. Czy nie powinniśmy tego włożyć do zamrażarki? Aha. Nie wiem, co się teraz wydarzyło, ale spoko. Włożyliśmy lody do lodówki. Wyciągnęliśmy, pomieszaliśmy i wyciągnęliśmy jeszcze raz. Tak się robi lody? Naprawdę? Ja nie wiem, bo ja już mam takie... Ja mam w zamrażarce już takie gotowe algidy, nie? Może tak jest, ja się nie znam. Jaka miseczka, ale kurde, tutaj porcelany normalnie jak dla królowej. No he, no i się zamroziły w lodówce, no jak najbardziej. Spoko. To? Sos krówkowy. What? O, wiśnie. Wafle jak najbardziej. I jeszcze do tego łyżka. A, i to jest ta polewa. A, jak oryginalnie. Jeszcze nigdy nie piłem chyba zielonej herbaty, ani nie jadłem nic z zielonej herbaty. Także jestem ciekawy, czy takie lody w ogóle by były dobre. 5 gwiazdek. Ale to są 3. Twoje lody z zielonej herbaty są gotowe. Lubisz gotować ci piec? Odkrywaj światy wspaniałych przepisów Sary i zdobywaj kulinarne inspiracje. Sara ma fejsa. No dobrze. Także co? Ja wam bardzo dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. Zrobiliśmy dzisiaj 3 dania, tak jak co miesiąc. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, że jestem sam. Nie, może inaczej. Że nie jesteście za bardzo źli, że jestem sam, a nie z kimś. Ale chyba teraz już tak zostanie na razie, że będę sam nagrywał te kuchnie i inne serie. Zobaczymy. Dobrze, ja wam bardzo dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. Pamiętajcie, żeby dać łapeczkę w górę za te ciężkie starania, jeżeli chodzi o te dzisiejsze 3 dania. Zostawcie także jakiś ślad po sobie, jakiś komentarz. Pamiętajcie także o subskrypcji i o dzwoneczku. Trzymajcie się i do następnego. Pa, pa!